Witam serdecznie w mega zajebistej gierce. Odnośnie restauracji, to się nazywa Escape of Desire. Gra generalnie ma bardzo wiele trybów. Mega jest zajebista. No dzisiaj będziemy tworzyć, znaczy otwierać swoją własną restaurację. No generalnie jakieś tam dwa stoliki mamy, toaletki. Linii. Jeszcze pies mi tam w tle będzie szczekał, tego mi brakuje. No nieważne, w każdym bądź razie zróbmy może tak, że jakieś tu oświetlenie nad nimi. Dobra, i może też w kiblu, bo to wiadomo. Dziwi mnie, dlaczego tutaj w ogóle. No dobra, okej, ale nie ma. Trzeba by trochę było przebudować. Lili! Co za pies mam? Trzeba było dobudować to o tyle. I teraz drzwi stąd przenieść tu. Jakby tą ścianę dało się usunąć. Widzę, że się chyba jej. O dziwo się. Nie da. O, dobra, udało się w ten sposób. Czyli dobijamy teraz tu drzwi. Znaczy, robimy tak. To drzwi od toalety. Okej. Zmienimy trochę ten wystrój. O Jezus. Zróbmy inaczej, proszę pana. Pyk. Teraz na podłogę. Podłoga niechaj będzie taka. Trochę już to będzie elegancko wyglądać. Zrobimy cyk i zduplikujemy sobie to. Mamy tutaj. Okej, jeżeli już to mamy, to myślę, że najszybszym sposobem. Nie będziemy inwestowali w to dużo na początku. Starczą te trzy w zupełności. Toaletki mamy, 4, 3. Dobra, nieźle. Oświetlenie tu jest klasyczne. Z czasem też i będziemy. Że tak powiem, będzie nas stać na lepsze oświetlenie, ale tutaj troszeczkę tą, że tak powiem, naszego klienta lepiej dopieścimy. Okej, otwieram sobie, myślę, tu zrobimy taką pełną oświetleniówę dla naszych kuchcików. Aha, tu widzę, że jest wyjście i tu będzie można sobie dobudowywać jeszcze. Dobra, super sprawa. Ale już widzę, że mi się ściany tu nie podobają. O Boż, to zróbmy tu białe. Ewentualnie ceglane? Nie, chyba nie będą ceglane. O, w ten sposób. Okej, okay, więc robimy sobie teraz.
Okej, tu mamy, tu mamy. Teraz musimy coś im tutaj postawić. Lada jest. Uuuu, bar jest tu nawet. Jakiś room. To jest kolejny bar. Dobra, my zajmiemy się tu dwoma tymi grillem, myślę. Dobra. I teraz. Aha, bo tutaj już wiem, dlaczego tak to jest zrobione. Bo tu chodzi o to, żeby to dobudować. Tam. No. Na magazyn. Teraz tak. Aha, to podłogę by trzeba było zrobić w marmurach. W ścianę. Tu jest podłoga, a tu mamy kafle białe. Tu. Tyk. A to było przejście. Jest to. Aha, jest to, dobra, okej. Więc teraz tak. Lili. Myślę, że. Dwa. Lodówki. Może tu dam jedną lodówkę. Tu damy drugą lodówkę. Może zrobimy inaczej. Zrobimy tak, żeby tutaj było można zrobić. Tak. Następnie damy tutaj duplikowaną jedną dużą mrodziarkę, jakoś tak to się nazywa. I oczywiście, bo nie obeszłoby się bez, proszę Państwa, naszych tutaj. Okej, bo tu muszę przenieść tą lodówkę w to miejsce. Albo może tu? Nie, tutaj nie ma miejsca. Tutaj też nie. Tu jest miejsce. Jedna chłodnia. Dwie lodówki. Czy tu by nam jeszcze weszło? Weszło nam. No i super. Okej, zróbmy teraz tak. Gaśnica. Gaśnica. Myślę, że tu mogłaby być też gaśnica. I rzecz jasna, jak im więcej gaśnic, tym ja, że tak powiem, bezpieczniej jest u nas. Okej. I jakby tutaj już wszystko mamy z naszym zapotrzebowaniem. Choć myślę, że i tak jest za dużo. Za dużo w sensie, jakby dużo za dużo jest. Ale dobrze, bo później będziemy mieli wygodniej. Okej. Okay. Co sobie tu możemy zrobić? Fish and chips. Fruit salt, może w Able? Apple Mink, czy ja to mogę sobie tutaj dorzucić? Okay. Potrawy. O. Jest. Okej. Change current. Okej. Dobra. Aha. Teraz tą domenę trzeba to wrócić nam. Dobra. Okej, teraz tu al. Keep minimum storage. Do
wypełnimy sobie maksymalnie. Czego potrzebujemy? Tak mniej więcej. Tak. Here. Zatrudnimy go. Zatrudniliśmy jakichś tam pierwszych naszych kuchcików. Dobra, jeszcze trzeba to rozbudować. Zróbmy chociaż tak. Damy tak. Tylko tu zrobimy podłogę taką jak wszędzie. Stawić. Dobra, tą gaśnicę przerzucimy tu. Zrobimy sobie cross kierunkowo, tak? Kierunkowo, ok. No i dobra. Myślę, że możemy otwierać. Chyba nie? Myślę, że może... Czekajcie, jak to by wyglądało? Teraz zróbmy duplikatę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zróbmy na razie pięć. Oświetlenie. Nie, to jest to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest na 20. Dobra, myślę, że będzie git. No dobra, no to co? O nie, są krzaczki, dobra. I tu mamy czyste podwórko, super. Tabliczka gdzieś się tu... Dobra, no to jak to mówiłem, zaczynamy pierwszy dzień w pracy. Otwieramy. Pytanie, czy mamy... No mamy tego. Mamy co robić, o, powiedzmy tak. Klient tu wchodzi już, okej. Dobrze, tutaj cieszą się, że jest praca. Może od razu im przydzielimy sobie tutaj stanowiska. Dobra, zrobimy sobie tego i tego tutaj na kuchni. Tutaj zrobimy sobie raz, może dwa. I tu oczywiście dwóch. Hmm.
dobra. Czemu nie? Kupimy. Order. Wszystko mam. Czemu oni nie chcą pracować? No. A ty? Okej, jeden jest. Jest i drugi. Gdzie jestem z brodą? Dobra, nie wiem. Damy tego. To będzie który? To będzie ten... Czekajcie, to muszę zobaczyć teraz w zielonym. To musimy dać tego w zielonym na wszystkie stoliki. Aha, Markus Sarzar. Nie znam go, dobra, damy tego. Damy jego, może dwóch damy w sumie, bo tutaj nie ma Rudy i on. O, też będzie dobry, Rudy może być dobry. Tu i Rudy, okej. Okay. Damy też Rudego. Zobaczymy jak nam Rudy będzie nosił zyski. Cyk i Rudy. Cyk i Rudy. Dobra, zwolnimy trochę ten czas, bo zapierdziela jak szalony. Dobra, tu jeszcze kogoś mi brakuje do gotowania. Grandhound. Dobra, zróbmy może tak, bo on tutaj sobie nie wiem co podpiela. No okej. Okay. Creating a new cleaning for a bathroom in toilet clothes. Aha, to jeszcze trzeba... O kurde, trzeba jeszcze jakąś kobietę oznaczyć. Ten tu chyba nic nie robi. Dobra, oznaczymy jego. Myślę, że na wszystkich. Ziomuś, będziesz toiletowy. Niestety, wybacz, ale będziesz miał 100% za to. Cyk. Okej. Okay. I zróbmy jeszcze tu. Tomeczkę na pierwszym miejscu. Okej. Okay. Nie jedziemy. O, nowa recepta jest. Jest, okej. Okay. Jak tutaj to zrobić? Dobra. Zapotrzebowanie jest. Okej. Okay. Myślę, że będzie było łatwiej mi... Dobra, zrobimy inaczej. Później opiszemy sobie każdą osobę. Żebyśmy też wiedzieli mniej więcej kto co jak będzie wykonywał, bo tu widzę dwie osoby, które sobie stoją w ogóle. Coś poszło w ogóle gdzieś. Nie wiem gdzie nawet. Gdzie on poszedł? Aha, ziom jest na przerwie. Dobra, okej. Okay. Ważne. No ci to... Oni też powinni to obsługiwać moim zdaniem. Żółty w czapeczce, czekaj. Żółty w... Bordoniarz. O, tego nie widzę. Jest żółty, okej, okay, dawaj. Na stoliki, jedziesz. Jedziesz. Trzech to...
kelnerów tam jest. Uuu, ale mi się tu kolejka, proszę państwa, zrobiła. Shit, man. Dobra, widzę, że tu jakiś chłop nie chciał mieć. No wiem, że jest full, muszę coś tutaj wymyśleć teraz szybko. Tam tu łatwo żyć? Ale mam ludzi, zobaczcie na to w ogóle, by the way, nie? Okej, no to... Jeżeli biznes się nam rozrósł, możemy trochę zainwestować. To by mogło być takie przejście? Mogłoby być. Lecz. Nie, to by trzeba było zrobić inaczej. To też tak do dupy trochę robiłem. Tyk. Tyk. Ale przede wszystkim trzeba sobie przenieść. To dekoracja może być nasza. Zresztą chyba myślę, że coś tam doda bonusu jakiegoś niewielkiego. Dobra, my lecimy sobie tu dalej. A. Tam podłogi są drewniane. Dobra, to i tutaj też będą drewniane. Tylko... O właśnie, ich nie widzę. Chyba są tam. Przestrzeń w sumie, to nie jest głupi pomysł, proszę państwa, tylko... A, bym musiał usunąć... ...coś tej ścianki i teraz zrobić. Tyk. Jeszcze tej toalety trzeba zamknąć. O, i tu mogłoby być otwarcie, w sumie takie przejście, wiecie, na jakby dalszą strefę naszych klientów. Dobra, zmienimy sobie, myślę, tutaj, oczywiście. Ale kolejka, tego się nie spodziewałem, że aż tak będzie dobrze szło. Chciałem sobie zduplikować cały stolik. Widzę, że... Raz, dwa, trzy, cztery. Na razie nam idzie dobrze, to możemy sobie, że tak powiem, pozwolić na... na postawienie dość mocno, zainwestowanie w naszą, że tak powiem... naszą restaurację. Zobaczymy, jakie to będzie miało zyski. Wiadomo, że im więcej ludzi, tym większe dochody, tak? No okej. Okay. Jedziemy. O nie. No. Tak zrobiłem. No. O. Dobra, wchodzą nam ludzie. Super, zamawiamy. Zamawiamy i płacimy. Nasza restauracja już 4 gwiazdki ma. Mega zarąbiście. Aha, tylko teraz tak, bo tu trzeba jeszcze oznaczyć kogoś jeszcze do pracy. Może Rudego weźmy, znaczy tego. O nie, tego chciałem. Oni tu przecież w trójkę jechali. Dajmy na plus 25 na każdym stoliku. Bo to jednak jest, wiecie. Okej. Okay. Da się tutaj porobić. Jeszcze tego ciemnego damy. Plus 20, plus 25. Okej. Okay. Jak my tu stoimy z naszym zapasem? Okej, okay, nie, no zapas jest cały czas uzupełniany, także super. Aha, teraz mamy za 58 minut dopiero. Minus 5 tysięcy, dlatego że żeśmy wydali też na... Łączny depet mamy
no 15, 16 tysięcy na powiększenie tego. Zobaczmy, jaki mamy dzienny dochód z tego, z $584, no, czy tam euro, przepraszam. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Mogę przyspieszyć nawet, mam nadzieję. Okej. Zobaczymy, jak to tam... Okej, są pieniążki. Są pieniążki. Są pieniążki, są pieniążki, dobra. Teraz tak, którą to jest, która to jest Drakens Fall, Breaking Point, Katrina Rose. Okej, czyli... Ja tutaj nie widzę żadnej godziny w ogóle. Jakby... A jest, 17, no dobra, czyli możemy zrobić tak. Ten przepis zmieni. Okej. Dają serduszka, tylko ten jeden jakiś wyglądał. Dziękuję. U, mamy pożar. Moi drodzy, pierwszy pożar. Teraz zrobimy jeszcze tak. Okej. Tu jest pierwszy pożar, to trzeba... Ja mam tu gaśnicę jakieś. Aha, bo tu jeszcze możemy trasy zobaczyć. Chyba, tak mi się wydaje. Albo coś podobie. O tym mówiłem. Że tutaj gaśnice, gaśnice, jeszcze raz gaśnice. Dobra. Czy ja będę na niego na to jakoś zareagować? No nie. Dobra, gaszą. Biegną tysiącami, okej, okay, czyli szybka reakcja. Ten trochę tutaj... Aha, bo... Tą gaśnicę trzeba wywalić stąd. Bo tutaj ziomuś nam będzie... Albo nie, przyniesiemy ją sobie po prostu. Do... środka. O. Tylko, że ja tutaj... Tu chciałem przejście zrobić też, bo tutaj też będzie nam ułatwiało tą sprawę. Nie tu. Duplication. Nie to. Chcę gaśnicę przenieść. Przenieść gaśnicę tu. Duplikujemy te drzwi, postawimy tu. Szybciej będą reagować. Dobra, sprzęt widzę, że się... Nadaje się do użytku. Skasować. Czemu nie mogę teraz tego skasować? Aha, jest. Move, duplication. Nie. Aha, bo muszę... Jak teraz jest? Okej. Teraz pytanie, czy ja będę mógł teraz to zamknąć, kasować w sensie. Obieg was, items is in its inventory. Nie co? Okej. Ścieżki prowadzone, dobra, a teraz powiedz mi, jeżeli ja wezmę to, przestawię na przykład tu, to wstawię tu i to wstawię tu. A, dobra, bo to wystarczy, żeby czyścić można. Kurwa. Tego już na przykład nie sprzedam. Ale ja jestem agent. Wybaczcie, przecież to można wyczyścić faktycznie. Clear. Tutaj damy, nie wiem, na razie damy
jego. Damy jego. Nie. Dobra, tu niech się gotuje jeszcze z rudym. Dobra. Jak to wygląda nasza statystyka? 40 zysku. No, renowacja nas trochę pochłonęła, ale dobra. No dobra, bo ja widzę, że... Co mu się tutaj stało? O! Oh. Dobra, bo widzę, że tutaj dość mocno ludzie nam upadają. I zrobimy close. Nie, close, tak jest. O, aż tyle mi spadło, no co ty... O, nie odkujemy się. Dobra. Zawsze chcę tym odpocząć. Dobra, trzeba by to kupić lams. Słaby jest ok. Ja mam teraz te kraby. A mam tutaj. Włożyć im, trzeba to robić. Tak się gotuje, nie? Aha, no to i tak trzeba stawić i boil. Tak, połączenie z tym i z tym. Boil stick, boil stick. O! A nie przygotowane, bo to to, dobra, to mi się wydaje bynajmniej. Dobra, mamy to jakby... Dobra, teraz proszę mi tutaj... Co tu się w ogóle z moimi pracownikami zadziało, bo... Zbyt... Czyżby to było zbyt dużo dla nich na jeden dzień? Nie wiem, jemu damy... Myślę, że spokojnie możemy 20 na godzinę dać. Tutaj damy 15 podwyżki. Nie wiem, czy on pracuje, czy nie pracuje. Aha, bo to są ich umiejętności. No dobra, damy im 24. Niech każdy ma po 20.
trochę zmotywuje, mi się wydaje. Tutaj też myślę, że właśnie trzeba będzie powoli sobie ustawić też ich dokładnie, w czym mają robić. W sensie według ich skilli, w punktach umiejętności trzeba będzie też im dawać odpowiednią, że tak powiem, robotę, nie? O, ten tu w ogóle 9 dolarów. Ziomuś, to tutaj zaszalejesz. Masz. Dobra. Dlaczego confirm? Dlaczego tego nie mogę? Tutaj też podniesiemy trochę. Okej, okay, jak to nasze wydatki wychodzą? Za pierwszy dzień 1500 to nie jest źle, ale zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Tylko teraz właśnie, tu chodzi o to, żeby też wiedzieć, jak który ma na przykład klinik najwyższy. Od początku, tu nie, tu nie, tu nie. O, tu jest Daniel Bell. On będzie mógł tylko na sprzątaniu być. Tak jest. Czyli dobra. Który to jest Daniel... Aha, czyli mogę tutaj wrzucić, dobra. Daniel Bell, gdzie on jest? Jest. No i on się tylko będzie wyłącznie, myślę, zajmował sprzątaniem. To jest dość mocnym. Myślę, że tak, jeżeli w ten sposób rozłożymy, to myślę, że nie powinno być tutaj najmniejszego problemu, bo tu wtedy każdy będzie mieć swój przydział. Nie ma się trzy, jest przypadkiem, no tak, no na razie mamy jego w sumie, tylko do sprzątania. Oznaczmy sobie naszego ukochanego sprzątacza. Dobra. Ważne. Ja mogę? Nie. Weźmy tu się jeszcze raz zrobimy. A, on już jest... Dobra, czekajcie. Tutaj zmienimy. O, tutaj też się zmieni. Okej. I tutaj też się zmieni. No dobra, tylko teraz... trzeba... Jeżeli on ma tylko sprzątać... Ktoś jeszcze musi sprzątać, kto ma 2 i 4, czyli Rudy. Kurde, że Rudy? Aha. Zrobimy inaczej. Tu widzę, że coś nie mogę... Dobra. Zrobimy tak, kuchnię damy jemu. Tutaj niech się nam zajmie tylko i wyłącznie kuchnią. Dobra. A Rudy będzie od kibli. Tu. To. I to będzie zarąbiste, myślę, dwóch na spokojnie, myślę, że nam wystarczy. Tu jeszcze wrzućmy jeszcze jego. Tu już nie mamy możliwości. Zróbmy tak. Dobra, zróbmy jego.
Aha, dobra, wiem, o co chodzi tutaj. Nie trzeba, tutaj trzeba tylko wyznaczać jakby rzeczy, które wymagają od razu sprzątania. Już teraz pokminiłem. Okej. Myślę, że chyba to będzie wszystko. No kible są czyste, póki co. Dobra. To jest tam. Zaznacz ją, że chcę ją kupić. No. Tu jest coś. Nie wiem, nie będziemy się tym na razie przejmować. Neutralnych 1, no to ta, no bo to później nam. Okej. Właśnie. Okej. Ale teraz tak. Teraz to ma tutaj najlepsze. Okej, rudy smaży, czyli można by go tutaj było dać. Rudy smaży, jak tutaj... Nie chcę jakby, o, teraz chcę zrobić, czy tu jest rudy? Wszyscy naładowani są, tak jest. Zróbmy powoli. Rudy, okej. Czy rudy jest w dwóch miejscach? Nie, czyli rudego trzeba tutaj też dać. Albo dobra, zrobimy inaczej, bo rudy może być jeden. Tak naprawdę. To jeszcze. Dwójkę gotuje ona i w sumie wszyscy pozostali. Zróbmy rudy i z wąsem. Rudy i z wąsem. On będzie mieć 5 stolików.
to jeszcze ktoś jeden miał mieć. Który to dobrze? Dwa, no powiedzmy, i ten z blondynkiem. Dobra. To będzie ten. Raz. Dwa. I co chcesz? No dobra. Pan tam zrobić. A, to chyba czekaj. Jesteś tu kolejny? Nie wiem, co to jest w ogóle. Bez za gościu, ale no trudno. To. Ja tego typa mam. Problem. No i dobra, zróbmy tak. To normal. Niech Mati sobie chodzi. Czekaj, i zrobimy sobie za niego i za Rudego. Za Rudego, o. To oni będą tutaj głównymi. Pyk. Pyk. Rośnie nam to. Czemu mamy aż tyle miejsca? Dobra, trzeba będzie kupić coś. Aha, recepty. Tylko no... Dobra, zrobimy inaczej. Na razie storage damy tu. Żeby tutaj nam się to wszystko... Okej, nie chcesz budować. A, Owen jeszcze możemy... Aha, bo trzeba jeszcze chleb wypiekać. Panie, kochany. Przesuń. Chyba, że... Dlaczego tego tutaj... Nie mogę, tu nic nie ma. A jest, dobra, już widzę co nawet. Bardzo ciężko się to, że tak powiem wam, rządzi takim sklepem, dlatego że, znaczy restauracją, przepraszam, to nie jest ten, dlatego że, sami widzicie, jak wygląda tutaj praca. Dobra. Jak tu wygląda właśnie praca? Nie.
naszej załogi. Dobra, teraz duplikujemy sobie. Na szybko sobie jeszcze moźniemy tu podłogę. Ściany. Dobra. Aha, bo tu jeszcze jest, dobra. Do niego. To robi najlepiej chleb. Chyba nikt z nas nie wypieka dobrze chleba. Trójka, a to chyba to jest to. A nie, tu jest. Pewnie jest, dobra, 3-3. Brakuje mi ludzi w ogóle, co założyłem. Dobra, możemy w sumie dać... A, Jordan już przyjmuje stolik, on też przyjmuje, on też. I chyba nie ma nigdzie, z tego co widzę. Dobra, damy normalnie. No i myślę, że to chyba będzie... Czyli lecimy dalej. Chłop odpoczywa. Nie wiem, jak długo ta restauracja ma chodzić. W sensie mamy 13. To jeszcze dwie wioski. Coś tu się wydarzyło. Tak jest. Osób mamy. Kurka, wódka. No na otwarcie możliwe, że tak mogło być. No dobra. Rudy, obsługujesz oliki, tak? To bym tak, że zamiast Rudego ma właśnie kogo? Cholera, jego mać. Gdzie ten kurde na przerwie jest? Dobra. On tu podejdzie? Podejdzie, dobra. Dobra, no ja z wami się żegnam. Za 53 minuty jest w filmiku. O gwiazdce. Nie wiem, co tutaj... Dobra, do pracy wróć. Dlaczego ty? Aha, dobra, okej. Już wiem, o co chodzi. On co w ogóle ma? Dobra. Idzie, bo jest tu gdzieś zamówienie. Czeka chłop. Dobra. Tutaj Trigorus nam daje. Trochę zmalała nam premia. 6 tysięcy mamy. 10 tylko na dzień. Nie za fajnie. Ja też jej tutaj dałem podwyżki. Myślałem, że to ich zmotywuje, ale widzę, że... każdemu z nich dałem, ale to widzę, że za dużo mi ciąga
ksioty. Obniżać. Zdjęcia budżetowe, moi drodzy. No i dlaczego rudy nie sprzątasz? Żebyku. Czekaj, bo sprzątanie jest coś innego, prawda? Jak to jest? No właśnie. Wpisujesz, nikogo tutaj nie ma. Chodzi o to, żeby tutaj pełne 24 godziny się ukończyły. Nie mów mi, że tu trzeba jakieś wymieniać. No. O! Dobra, zatrudniona jest kolejna. A, dobra, wiem, o co chodzi. Okej. Okay. Czyli my w ten sposób możemy pozyskiwać nowych ludzi. Okej. Okay. Nie mów mi, że moja restauracja upadnie. Okej, okay, jest mis. No, trochę nam wzrosło. Gdzie są nasi sprzątacze w ogóle, by the way? Dawaj nam, priorytet. Może będą czyścić rano? Każdym razem rano nie czyścili? Niemożliwe. Patrzymy. Dlaczego nie zapłacił nam? Aha, czekajcie, bo to było coś mi... break point, danger, demonic... A, widzisz... Break... Czekajcie, muszę... Teraz patrzymy na... na chleb. Tu jest pass and drain. Pasik. No właśnie. No zobaczymy. Kupię. Jest takiego po dwa. Zobaczymy teraz. Czemu ty płaczesz? Koniec dnia. 1-0. O kur.
skalają bankructwa, moi drodzy. Na skraju bankructwa. Zobaczymy, co będzie w następnym odcinku. A ja was żegnam. Zostawcie łapkę i suba.